Panie marszałku najbardziej na świecie otwartego Sejmu, z wielkiej sympatii dla pana marszałka chciałem zwrócić panu marszałkowi uwagę, że ktoś z pana współpracowników wprowadza pana w błąd, ośmieszając pana marszałka i naruszając powagę Sejmu. Zgodnie z artykułem 186 regulaminu Sejmu głos mogą zabierać tylko osoby wchodzące w skład Rady Ministrów, a pan marszałek udziela głosu osobom nieuprawnionym, między innymi wiceministrom. Proszę, tu jest ta uchwała, panie marszałku, oraz ściąga dla pana marszałka. Serdecznie dziękuję, panie pośle. O, jakie ładne zdjęcia. Panie marszałku, na ostatnim Sejmie pan marszałek próbował tu tłumaczyć to, że Kukiz 15 nie może mieć swojego przedstawiciela w komisji specjalnej, dlatego że nie ma nas w prezydium, w konwencie seniorów. Złamał pan kolejny artykuł 15, bo pan marszałek nie wyraził zgody, żebyśmy byli w konwencie seniorów, a pan marszałek ma swojego przedstawiciela. A my, proszę, kolejne dokumenty dla pana marszałka. Panie pośle. Panie pośle. Tak bardzo pan chętnie. I ostatnia sprawa, panie marszałku, bo pan marszałek nas znowu na ostatnim Sejmie... Panie pośle, mówił 27 pan, sekund już pan... Już. Mówił pan dużo właśnie o tym, że mają państwo ustawę o Krajowym Rejestrze Osób Pełniącym Niektóre Funkcje Publiczne. Ona no, ale zaraz państwo będzie. Się chwalą tą ustawą już prawie rok. Proszę, ustawa i podpisy Kukiz 15, proszę się nie obawiać. Widzicie, koledzy i koleżanki, zawsze można liczyć na pomocną dłoń. Natomiast, panie pośle, poruszył pan poważne kwestie. Do dwóch chcę się odnieść, jeśli pan pozwoli, bo mówił pan do mnie i adresował pan pytania. Po pierwsze, rzeczywiście bije się w swoje marszałkowskie piersi. Tak. Rozpędzony po tym, jak dopuszczałem sekretarzy stanu z rządu dwutygodniowego, postanowiłem dla dobra kultury parlamentarnej i demokracji w Polsce dopuścić również sekretarza stanu z obecnego rządu. Myślałem, że spotka się to z przychylnym przyjęciem państwa, ale faktycznie ma pan rację. Artykuł 186 precyzyjnie mówi, że tylko członkowie Rady Ministrów, dziękuję panie pośle Kaleta, mam teraz inne zajęcia. Dla państwa informacji, pan poseł Kaleta wniósł okrzyk Hołownia na premiera. To 186 rzeczywiście jasno mówi, kto może zabierać głos i tak właśnie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o państwa reprezentację w konwencie seniorów, jeżeli chodzi o państwa reprezentację w konwencie seniorów, artykuł 15, sam pan to podkreślił. Kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą. Czy reprezentowaliście osobną listę wyborczą, panie pośle? Dziękuję bardzo za to pytanie, panie marszałku. To są ważne proceduralne sprawy. Pan marszałek w tej chwili stosuje podwójne standardy. My rzeczywiście startowaliśmy razem z Prawem i Sprawiedliwością, ale państwo startowali razem z PSL-em. I mają państwo dwóch marszałków. Co jest dopiero? Koalicyjny komitet wyborczy i klub to jest zupełnie coś innego niż koło i startowanie z tej samej listy. Zapowiada się kolejny wspaniały spór prawny, panie pośle. Będziemy na ten temat długo i namiętnie dyskutować. Na razie Prezydium Sejmu stoi na takim stanowisku, na jakim stoi. Serdecznie, panie pośle, dziękuję. A teraz pan poseł...